W tym filmie zrobimy kolejne ćwiczenie związane z dziesiątkowym systemem pozycyjnym. Tym razem uzupełniamy zdania, porównujemy wartości cyfr w liczbie, obliczamy. Pierwsze nasze zadanie to uzupełnienie takiego zdania. Cyfra 2 w liczbie 21 jest razy większa lub mniejsza niż cyfra 2 w liczbie 342. Zastanówmy się, co tutaj powinniśmy wpisać. Cyfra 2 w tej liczbie to inaczej 20, oznacza 20. Cyfra 2 w tej liczbie jest na miejscu jedności, zatem to jest po prostu 2. Tu mamy miejsce dziesiątek 20, miejsce jedności 2. Zatem tutaj jest 10 razy więcej niż tutaj. Wpisujemy. 10 razy więcej niż w tej liczbie. Sprawdzamy. Zgadza się. Kolejne zadanie. W liczbie 2 245 389 ile razy większa jest wartość pierwszej cyfry 2 niż wartość kolejnej drugiej cyfry 2? Tutaj mamy cyfrę 2 na miejscu milionów i cyfrę 2 na miejscu setek tysięcy. Pamiętamy, że z miejsca na miejsce, z prawej do lewej, przechodzimy mnożąc przez 10. Zatem pierwsza dwójka jest 10 razy większa niż druga dwójka. Zgadza się. Kolejne zadanie, znów uzupełnianka. To jest podobne do pierwszego, które robiliśmy na początku filmu. Cyfra 6 w liczbie 49263 jest ileś razy większa lub mniejsza niż cyfra 6 w liczbie 5618. Może spróbujecie sami. Możecie zatrzymać to wideo, spróbować zrobić sami i potem zobaczyć, jak ja to rozwiązuję. W takim razie podaję rozwiązanie. Ta liczba to 49263. Tutaj szóstka jest na miejscu drugim. To jest miejsce dziesiątek. W tej liczbie szóstka jest na miejscu setek. W takim razie tutaj szóstka jest 10 razy mniejsza niż w tym miejscu. Sprawdźmy. Mniejsza. Zgadza się.